Dzień dobry Państwu. Witam w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Spotykamy się dzisiaj, by zainaugurować cykl wystaw wirtualnych, które nazwaliśmy Przestrzeń Otwarta, Zamknięta. Szanowni Państwo, zanim o tym projekcie i o wystawie, którą dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować, chciałbym na chwilkę cofnąć się do tych wydarzeń, które zdarzyły się kilka miesięcy temu. Wszyscy pamiętamy marzec, właściwie połowę marca, kiedy zostały pozamykane wszystkie galerie, wszystkie muzea, wszystkie instytucje kultury. Sytuacja, która wtedy się zdarzyła, była sytuacją, myślę, nową dla nas wszystkich, sytuacją nową zarówno dla artystów, jak i organizatorów kultury. Znaleźliśmy się w takim dość trudnym położeniu i to położenie jakby wymuszało na nas kolejne jakieś nowe zachowania, nowe działania i dostosowanie się do tej niezwykle trudnej sytuacji. Oczywiście wtedy, kiedy w połowie marca zamykane zostały praktycznie wszystkie instytucje, nikt z nas do końca nie wiedział, jak długo ta sytuacja będzie trwała. Też nie wiedzieliśmy do końca, jak w takich warunkach powinniśmy funkcjonować. Jakby naturalne wydawało się przeniesienie tej aktywności, przeniesienie naszej działalności do tej sfery wirtualnej, przestrzeni internetu. Wtedy też powstał pomysł, by zorganizować cykl wystaw, które można byłoby pokazać w internecie, które byłyby jakąś próbą podjęcia działalności w tych warunkach, jakie wtedy były. Dzisiaj spotykamy się kilka miesięcy później już po tym. Wiele sytuacji zmieniło się od tego czasu. No niemniej jednak w kwietniu rozpoczęliśmy projekt, który właśnie zatytułowaliśmy Przestrzeń Otwarta, Zamknięta. Zaproponowaliśmy kuratorom i artystom, którzy współpracowali w przeszłości z naszą galerią, udział i współorganizowanie tego projektu. Stąd też powstał cykl trzech wystaw. Dziś otwieramy wystawę pierwszą i naszym gościem będzie i jest Grzegorz Borkowski, kurator, krytyk, który jest odpowiedzialny i odpowiedział na nasz apel, by taką wystawę przygotować, podjąć próbę właściwie przygotowania takiej wystawy. No właśnie ta wystawa, którą rozpoczynamy w tym cyklu, prawda? No, ten tytuł składa się z takich dwóch elementów, właśnie przestrzeń zamknięta i historia opowiadana. To wynika z takiej sytuacji, że właśnie dla wszystkich nas było jakby nowym doświadczeniem ta sytuacja izolacji. I z drugiej strony właśnie wszyscy też mieliśmy dostęp do internetu, chyba, ale okazało się, że nie ma takiej prostej przełożenia, że jeżeli nie ma wystaw, to teraz będziemy zamieszczać wszystko to, co artyści robią w internecie. Szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby tą aktywność jakby zmobilizować w pewnym temacie, ale okazało się, że właśnie tych tematów ci artyści zajmują się tak różnymi rzeczami, że należy pomyśleć raczej nie o temacie, a o pewnej strukturze. I tutaj powstał taki pomysł, doszliśmy do wniosku, że można użyć takiej formuły opowiadania jako pewnej właśnie struktury, w której można pokazać pewien zestaw wybranych prac, które powstają teraz w tej sytuacji opresyjnej, pandemicznej, chyba. I one wtedy mogą tworzyć jakby sens dla tych poszczególnych prac i jakby jest to pewna taka całość, prawda, która może być może bardziej być przekonująca niż pojedyncze prezentacje pojedynczych prac. I wtedy się jakby okazało, że w sumie jakby szukając takiej formuły opowiadania,
Sięgamy do czegoś, co jest bardzo już od wieków, powiedzmy, jakby sprawdzone, prawda? Że jest, od wieków ludzie potrzebują opowieści, prawda? I to jest taki element, który jakby już został jakby rozpoznany, szczególnie przez literaturę, prawda? I autorki czy autorzy książek często mówią właśnie, opowieści są tym, co tworzy nas ludźmi, prawda? Okej, prawda, to prawda. Z tym, że to jest nie tylko w dziedzinie literatury, prawda? W dziedzinie sztuk wizualnych również, ale właściwie, jeżeli chodzi o narrację, o opowieści w dziedzinie sztuk wizualnych, to dominuje film i ewentualnie komiks, prawda? I to jest fajne, prawda? To jest już gotowe. Natomiast my pomyśleliśmy, że można by pomyśleć o tworzeniu narracji przy pomocy prac, które nie będą koniecznie posługiwały się fabułą, prawda? Ale jednak pewną jakby logiką pewnych sekwencji, że to będzie pewna całość, prawda? I z tego powstał ten projekt i staraliśmy się po prostu wybrać taką niedużą grupę, w zasadzie wybraliśmy tam 6 osób, ale takich ludzi, którzy w ogóle do tematu tej struktury narracji podchodzą kompletnie w inny sposób. Ryzykując to, że ktoś jak potem to obejrzy, powie, no ale zaraz, to wszystko się rozsypuje. Ale to jest jakby częścią tego projektu. Odchodzimy od narracji fabularnej, takiej jak jest w filmie czy w literaturze. Szukamy innej, prawda? Grzegorz, właśnie, jeśli mogę, wejdę ci w słowo, bo wcześniej o tym nie powiedziałem. Do udziału w tym projekcie, tak, na który składają się 3 wystawy, oprócz ciebie zaprosiliśmy jeszcze 2 innych kuratorów, artystów. I co myślę jest równie ciekawe, jednym z nich jest Wojciech Sobczyk, który jest reżyserem filmów animowanych, jest ilustratorem i grafikiem. Drugi z nich to Tomasz Drewicz, który z kolei jest artystą rzeźbiarzem, ale także gdzieś w swojej działalności zajmuje się właśnie czy kuratorowaniem wystaw, czy organizowaniem różnych projektów artystycznych. No i ty, który nie jesteś artystą, ale jesteś z krwi i kości kuratorem, krytykiem, jednym chyba z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, zajmujących się właśnie sztuką współczesną. Dla nas było jakby bardzo właśnie interesujące też to, jakie będzie wasze spojrzenie, waszej trójki, każdego jakby z osobna, osób, które pracują w zupełnie innej jakby przestrzeni tej sztuki współczesnej, tak? Więc porównanie jakby tych 3 koncepcji kuratorskich, tych 3 strategii, jakie można przyjąć przy organizacji tych wystaw, wydaje nam się bardzo cenne. Co jeszcze chciałbym tutaj dopowiedzieć, to kiedy dzwoniłem i proponowałem wam, kuratorom, organizację tych wystaw, ja wtedy nie mówiłem, kogo jeszcze zapraszam do tego projektu. Wy nie wiedzieliście, kto będzie jeszcze uczestniczył w tym projekcie. Mieliśmy jakiś bardzo też taki mglisty zarys, co chcemy zrobić właściwie, tak? Ja przypominam, że to był kwiecień i to tak, był ten bardzo, bardzo trudny czas, myślę dla nas wszystkich, kiedy naprawdę ta sytuacja była, no może niezbyt dynamiczna, ale bardzo taka przytłaczająca dla wszystkich i właściwie funkcjonowanie wtedy w tej przestrzeni, w której żyliśmy, było też takie nie do końca normalne, więc to jakby pojawienie się propozycji zrobienia takiego projektu, poprowadzenia takich wystaw i wymyślenia konspektu, pomysłu jakiegoś, które oddaliśmy wam, kuratorom, zupełnie w wasze ręce, no myślę, że też gdzieś teraz objawi się i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ponieważ ty zacząłeś właśnie przed chwilą mówić o twoim koncepcie, o twoim pomyśle na tą wystawę. Tak? Dlatego... Nie, no ja jestem w sumie też bardzo ciekaw, bo specjalnie nawet nie dopytywałem się, jak wyglądają te inne projekty, bojąc się, że być może idziemy podobnymi drogami. Prawda? To jak się zasugerujemy, to już w ogóle będzie podobnie. Ale prawdopodobnie będzie zupełnie inaczej, prawda? Więc tutaj jest jakby taka sprawa otwarta, prawda? I myślę, że też tu dużo zależy od tego, jak mówisz, że
czym, jakim medium kto się zajmuje, to też może być taką podstawą pewnego odróżnienia. I zresztą dobrze, żeby było to na innej zasadzie. Ale jak jeszcze powiedziałeś o tej sytuacji takiego zawieszenia, które trwało, prawda, to ja też odczułem, że powiedzmy sens takiego projektu, prawda, to jest zarówno po to, żeby w ogóle przygotować coś, co jest wspólne, prawda, że w ten sposób kilka osób razem uczestniczą w czymś. Ale z drugiej strony też to jest taka sytuacja, że dajemy pewnego rodzaju wezwanie, zadanie i ono w tej sytuacji takiej magmy jakiejś takiego czasu, prawda, że nie wiadomo co robić, przynajmniej dla pewnych artystów jest jakąś mobilizacją, że no spróbujemy przez chwilę iść w pewnym kierunku, prawda, zobaczymy co z tego wyjdzie, prawda. Natomiast nie ma tak, że właściwie no, czekamy, kiedy to się skończy, albo robimy, jakby nigdy nic się nie działo, prawda. Te dwie opcje były obydwie jakąś takimi pułapkami, prawda? Więc to jest ta sytuacja, że te włączenie się, to widzę po tym odbiorze ze strony artystów, prawda? Że było takim uaktywnieniem dla takiego celu, który na razie jeszcze nie jest taki precyzyjnie określony. Ale właściwie, bo zacząłeś bardzo fajną rzecz, zwróciłeś uwagę, że minęło 4 miesiące, ale to już jest jakby, jesteśmy już w innym punkcie, prawda? Chociaż z drugiej strony jest wiele cech mówiących, że jesteśmy w tym samym, bo powiedzmy ilość zachorowań i tak dalej. I teraz mamy tą sytuację, już powiedzmy, nie nazywamy ją tą kwarantanną, tylko mówimy, że mamy nową normalność, prawda? Ale chodzi o to, że w zasadzie teraz wydaje się, że taka formuła wystawy internetowej jest jak najbardziej aktualna, czy ma swój potencjał, no bo widzimy, jak wygląda sytuacja w ośrodkach, w galeriach, prawda? Jasne, ludzie mniej przychodzą, prawda? Nie ma siły, prawda? To jest oczywiste. I powoli wykształca się taka sytuacja, którą można powiedzieć, że to jest taka sytuacja hybrydowa, że równolegle funkcjonują wystawy w realu, prawda, konkretne, i wystawy internetowe, prawda? I to nie jest tak, że teraz któreś są ważniejsze. Być może w ogóle ten model taki hybrydowy się jakby na dłużej zostanie z nami, prawda? A już przecież spotykamy też takie sytuacje, że nawet konferencje są też hybrydowe, prawda? Część jest w publiczności, prawda, bezpośrednio, a część ogląda, no bo jednak te obawy o zakażenie cały czas są, prawda? Związane z podróżowaniem i tak dalej. Więc jakby już po tych kilku miesiącach mamy już troszeczkę inną sytuację, ale ona jakby, można powiedzieć, syntetyzuje to, co było i z tym momentem teraz. Być może za pół roku będzie jeszcze inaczej, prawda? Więc my jakby dokumentujemy właściwie dwa momenty, prawda? Ten pierwszy pandemii, prawda? Izolacji, kwarantanny i ten pewnego, tej nowej normalności, w której powstają takie hybrydowe sytuacje. I to jest to określenie, które bardzo mi się podoba, nowa normalność, które jakby uknąłeś na potrzebę tej sytuacji. Także, Grzegorz, ja właściwie tutaj ze wszystkim się zgadzam. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć i wrócić też do początku, kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, bo właściwie on też był gdzieś po części wynikiem tego, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło taki program dotacyjny, który nazywa się Kultura w sieci, który miał za zadanie pomagać zarówno artystom indywidualnym, jak i instytucjom w tworzeniu projektów w tym trudnym okresie. Oczywiście założenia tego projektu, które były przedstawiane właśnie kilka miesięcy temu, one w jakiś sposób bardzo, bardzo fajnie pasowały nam do tej koncepcji organizacji wystawy właśnie w tej przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni internetowej. I jak pamiętasz, na początku naszej tutaj tej przygody, kiedy rozmawialiśmy, jak to wszystko zrobić, jakby zaznaczaliśmy, że te wystawy i prace, które artystów, których będziemy zapraszać do udziału w tym projekcie, jakby założenie jest takie, że są to prace przygotowane bezpośrednio i tylko i wyłącznie do pokazania w takiej formie w internecie. Rozmawialiśmy również wtedy o tym, że to będą może nie tylko prace takie zupełnie gotowe, czyste,
ale być może też zwrócimy uwagę na pewien proces, w jakim znaleźli się, w jakim uczestniczyli artyści, znaleźli się artyści ten czas i ten gdzieś przedstawimy jakby proces, w jakim powstają w tym czasie kolejne dzieła sztuki tworzone przez artystów. Tak. Tak, bo tutaj jest taka sytuacja, że dla wielu osób sygnalizowało, że ten czas zawieszenia aktywności to jest czas, który można poświęcić na refleksję, na tego, co się robiło, co trzeba zweryfikować. I to też w tym projekcie, jakby w tym temacie narracji wystąpiło, że wystąpił element też powrotu do pewnych prac wcześniejszych, ale po to, żeby teraz zobaczyć je jakby w pewnej nowej jakby narracji, w nowej historii, bo pewne rzeczy na razie się wydają jakby troszeczkę wyblakły, prawda? A inne zyskują. Prawda? Tutaj w dwóch projektach autorzy powiedzieli, ja to przewidziałem, prawda? Przecież mam taką pracę tam sprzed 3 lat, gdzie był ten motyw. Prawda? Oczywiście to jest tak, że były tam też przecież inne motywy, prawda? Te teraz my odnajdujemy, ale to jest ten taki zabieg, prawda? Na jakby świadomości tego, co się wcześniej działo, prawda? I no, refleksji. Prawda? Opowieść też jest pewną refleksją nie tylko o czasie, którego dotyczy, ale i o czasie, który ją poprzedza, prawda? Więc te elementy tutaj wystąpiły. A niektóre rzeczy są w tym projekcie są ewidentnie tylko z tym czasem pandemii związane. Na przykład ten projekt Doroty Podlaskiej, prawda? To jest konkretna, bardzo trudna taka sytuacja odcięcia, zamknięcia razem ze starszą osobą, prawda? Kiedy to jest opresja, która była bardzo taka dotkliwa. I tutaj artystka znalazła sposób, żeby o tym opowiedzieć, prawda? W ten sposób radząc sobie z tą opresją, prawda? Skądinąd używając jakby języka artystycznego, który już stosuje, prawda? Tylko teraz był on odniesiony do tej bardzo konkretnej sytuacji. No właśnie, wspomniałeś już pierwsze nazwisko Doroty Podlaskiej. Kto jeszcze na tej wystawie i może kilka słów o pracach, które będzie można zobaczyć. Więc o ile w tym projekcie Doroty Podlaskiej mamy taką bardzo narracyjne malarstwo, przynajmniej w części tego projektu, potem ta ulegają zmianie ta formuła tych obrazów, to zupełnie inną sytuację, inną aktywność w dziedzinie, no powiedzmy bardzo szeroko rozumianego malarstwa, to jest projekt Izabeli Chamczyk, która właściwie od już dłuższego czasu prowadzi takie działania działania z farbami, działanie z materią malarską, która tworzy formy przestrzenne, tworzy formy zmieniające się i dla nas było ciekawe po prostu pokazanie tego procesu, tych przemian, nawet jeżeli nie pokażemy samego początku, od czego się zaczęło, ani rezultatu końcowego, bo on się nie skończył. Czyli pokazaliśmy jakby proces, który sam w sobie jest niezwykle interesujący, a poza tym, ponieważ są to jakby formy tworzone przez samą farbę, prawda? Więc można powiedzieć abstrakcyjnie. Niemniej wybraliśmy takie, które no, w pewnym sensie są jakby metaforą naszych, powiedzmy, niepokojów, czy jakichś wyobrażeń na temat tego, co jest jakoś wewnętrzne. Ja to nazywałem, że to jest rodzaj takiej jakby fizjologii malarstwa, bo jakby ta pandemia spowodowała, że nagle temat naszej fizjologii stał się bardzo taki drastyczny. To nie jest już taka sprawa, powiedzmy, czysto naukowa, ona może dotyczyć nas. Więc to są te dwa elementy, które są najbliżej, powiedzmy, tak rozumianego malarstwa. Potem mamy dwa projekty, które są. Jeden projekt Agnieszki Rogus, który jest rodzajem takiej operacji na przestrzeni, na malutkiej przestrzeni korytarza w pracowni, prawda? Które to jest takie subtelne działanie, trzeba tam, powiedzmy, się temu przyjrzeć, ale w każdym razie to jest, czyli jakby próba przekształcenia operacji na tym otoczeniu. A z kolei Robert Wałęka zrobił taką operację na czasie, prawda? Bo on pokazywał mi rzeczy, patrz, no te rzeczy dawniejsze są chyba równie aktualne jak te, co ja teraz robię, prawda? Więc nie mogę. I
ułożył rodzaj takich rebusów prawda, z tych swoich prac, pokazując po prostu, jak pewne rzeczy przenikają właśnie z tej przeszłości, czyli zrobił operację jakby na czasie. Natomiast mamy jeszcze dwóch artystów, którzy przedstawili taką perspektywę takie bardziej dalekosiężne. Z jednej strony jest Edward Łazikowski, który zaproponował taką pewnego rodzaju jakby wizualizację swojej bardzo ogólnej koncepcji struktury bytu, więc jest w zasadzie już nawet wykraczające poza teorię sztuki. Ale połączoną z taką ideą kolizyjnego boomu, prawda? Pokazującego, że właściwie stałe te zderzanie, te konflikty są czymś, co według niego jest w sposób generalnie naturą świata. Prawda? My teraz poczuliśmy straszne to uderzenie tej kolizji, a on mówi, słuchajcie, to się cały czas tak dzieje. Prawda? I z kolei z innej strony Marcin Kalender tak prowokacyjnie nazwał swój projekt, w zasadzie niewiele się zmieniło. Prawda? Tam przywołał postać tego doktora Plagi z tych poprzednich zaraz, które były tam w XVI, XVIII wieku, ale potem pokazuje, że właściwie dla artysty takiego outsidera taka sytuacja to jest coś, co on i tak z tym musi się ciągle liczyć. Tam zresztą jest taki ciekawy, że tą maskę tego doktora Plagi, którą przy okazji tej pandemii została jakby na nowo przypomniana, on zrobił tam ponad rok temu, prawda? Nie wiedząc dokładnie, mówi, no widzisz, no po prostu jakby pewne rzeczy wisiały w powietrzu. Prawda? Więc tu mamy takie jakby, powiedzmy, trzy rodzaje jakby takich narracji, które proponują jakby trzy rodzaje. Jeden dotyczył takich jakby dwóch możliwości malarstwa, i operacji na przestrzeni i czasie i takiej szerszej refleksji, która ma charakter prowokacyjny. To trudno się z nią zgodzić, prawda? Ale to właśnie jest to. Po prostu w tej sytuacji izolacji wypowiadamy coś, co do innych, co może być podstawą jakiejś rozmowy albo nawet sprzeciwu. Tak, Grzegorz, no, wybrałeś sześcioro artystów, zupełnie innych wydaje się, zupełnie innych. I tak teraz z perspektywy czasu, no bo jakby na to nie patrzeć, ty najdłużej z nimi pracowałeś. Często rozmawialiśmy i opowiadałeś mi też, jak ta praca z nimi wyglądała, choćby z taką od tej strony jakby tutaj organizacyjnej, kuratorskiej. Nie wiem, choćby Iza Hamczyk, która mnóstwo tych prac pokazywała i była taka bardzo zaangażowana w to, tak? I mówię, różnorodne media, różni artyści. Jak z tej perspektywy tych teraz kilku miesięcy realizacji tego projektu, jak byś mógł podsumować to? Czy te prace jakby spełniły twoje oczekiwania wobec tego projektu? Tak, zdecydowanie. W ogóle jakby generalnie one nie sumują się w jakiś taki prosty sposób, ale z drugiej strony pokazują jakby takie przynajmniej trzy dziedziny, w których artyści w tym momencie chcieli je podjąć, prawda? Ale dla mnie było też tutaj jakby ciekawe i taką troszeczkę łączę z tym pewną jakby też oczekiwanie czy nadzieję, powiedzmy, że w zasadzie być może ten element takiej wizualnej narracji, wizualnej opowieści okaże się w ogóle potrzebny. To nie tylko jest sprawa pandemii, prawda? że ten sposób jakby konstruowania przekazu ze swoich prac, prawda? Jako pewnej całości, to on po prostu ma taki jakiś, wydaje mi się, potencjał. Prawda? A poza tym no, opowieść jest jakby wyjściem z zamknięcia. Prawda? To jest ta najprostsza jakby droga, żeby coś przekazać. Prawda? Nie jedną informację, tylko pewną całość. I myślę, że dla mnie jest ciekawe i też jeszcze się zastanawiam, jakie wnioski wynikają z tego, jak różnymi strukturami narracji się tutaj artyści posłużyli, prawda? Że to może być, powiedzmy, właśnie aż dezorientujące, ale no to sądzę, że jest dla mnie ciekawe. Szanowni Państwo, wystawa będzie do obejrzenia na naszej stronie internetowej odaart.pl. Tak próbowaliśmy przedstawić ją, by ona była w miarę czytelna, przynajmniej taką próbę podjęliśmy. Ja cały czas podkreślam to słowo
próba w przypadku wszystkich tych wystaw, które będziemy mieli okazję jeszcze obejrzeć w ramach tego projektu. Ponieważ mówię, no my cały czas się uczymy, szukamy drogi, jak właściwie też powinny być prezentowane wystawy w tej przestrzeni internetu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi Państwa uwag i myślę, że artyści również, więc zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami i swoimi uwagami z nami, z kuratorami, z artystami. Tak więc mówię, no pozostaje mi serdecznie zaprosić do obejrzenia galerii i obejrzenia tych wystaw na stronie internetowej. Rozpoczynamy 30 lipca, czyli dzisiaj, i wystawy będzie można oglądać przez 9 kolejnych miesięcy. Tak też to zaplanowaliśmy, by pomiędzy kolejnymi tymi trzema wystawami było troszeczkę czasu na to, żeby można było każdą jakby z nich odpowiednio skonsumować, przemyśleć i się z nią zapoznać. Dlatego też kolejną wystawę otwieramy 27 sierpnia. Będzie to wystawa, która będzie kuratorowana przez Tomasza Drewicza. I 1 października wystawa kuratorowana przez Wojciecha Sobczyka. Dziękuję Grzegorzu serdecznie. Też dziękuję. I zapraszamy. Zapraszamy.